W najnowszej odsłonie rankingu Komisji Europejskiej DESI obrazującego poziom cyfryzacji życia społecznego i gospodarczego krajów Unii Europejskiej Polska znalazła się na odległym 24. miejscu. Jak to zmienić? Jak sprawić, żeby cyfryzacja przedsiębiorstw, życia społecznego, a także edukacji postępowała coraz bardziej? O to pytałem ekspertów podczas debaty zorganizowanej przez Rzeczpospolitą i Instytut Studiów Wschodnich. Zapraszam do wysłuchania relacji. Myślę, że państwo budując kompetencje cyfrowe w społeczeństwie powinno się skupić przede wszystkim na tych obszarach, w których jest w stanie zapewnić realnie zmianę rzeczywistości, czyli tam, gdzie jest w stanie zbudować skalę i sprawić, że grupa, której dotyczy taka interwencja, rzeczywiście będzie miała możliwość rozwijania tych kompetencji. Taką grupą są m.in. młodzi ludzie i dlatego jako rząd realizujemy bardzo dużo programów w obszarze edukacji. Tu liderem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale my też dokładamy swoją cegiełkę. Tworzymy m.in. program zakupu sprzętu komputerowego dla wszystkich polskich czwartoklasistów. To będzie program, który sprawi, że każdy młody człowiek, który rozpoczyna naukę właśnie po tej podstawowej edukacji do trzeciej klasy, będzie mógł korzystać z cyfrowych rozwiązań, będzie mógł korzystać z technologii i mieć równe szanse bez względu na to, gdzie się urodził, czy jego rodzice są zamożni i z jakimi możliwościami mógłby mieć do czynienia, gdyby takiego programu nie było. Edukacja powinna zmieniać się na wielu poziomach. Obserwujemy, że studenci kierunków IT nie zawsze kończą te kierunki, a to dlatego, że z jednej strony jest bardzo duży popyt na ich pracę, ale z drugiej strony nie zawsze ta oferta dogania czy spełnia w pełni zapotrzebowanie rynku IT, bo technologie i wiedza w tym obszarze rozwijają się znacznie szybciej niż oferta edukacyjna. Duże potrzeby także mamy na poziomie szkolnictwa średniego, gdzie musimy kształcić uczniów w tych obszarach, które są potrzebne pracodawcom. To są tematy związane z obsługą maszyn, z cyfryzacją przedsiębiorstw. Duże też mamy potrzeby na poziomie już szkolnictwa, też tego średniego, podstawowego, gdzie powinniśmy przekazywać podstawowe kompetencje uczniom, ale tak nie polegające tylko na nauce informatyki, ale także stosowania narzędzi czy rozwiązań informatycznych na innych przedmiotach, tak żeby ta cyfryzacja stała się ich codziennością, żeby była czymś, z czego oni korzystają. Jest bardzo ważne, żeby platformy technologiczne rozumiały swoją rolę, odpowiedzialność i potencjał, który mają w budowaniu kompetencji cyfrowych. TikTok robi to na wielu poziomach. Pierwsze to jest zabezpieczenie naszej społeczności na platformie, tak by mieli pewność, że informacja, która do nich dociera, jest bezpieczna, pozbawiona dezinformacji. Ponadto dbanie o treści, jakie mamy na platformie. I tutaj warto wspomnieć o takich hashtagach jak EduTok, który ma 150 miliardów wyświetleń, czy BookTok Polska, 700 milionów wyświetleń. Dla nas bardzo ważna jest ta demokratyzacja treści i jakość treści. Ponadto też warto wykorzystywać TikTok jako narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 62% osób, które odwiedzają naszą platformę, chcą odkrywać nowych rzeczy, więc warto się też podpinać pod te trendy tak, by móc promować swoje inicjatywy lokalne czy produkty. Warto zachęcać biznes do reskillingu, upskillingu pracowników i do inwestycji w cyfryzację, w transformację cyfrową, która dzisiaj jest tak naprawdę przede wszystkim sformułowaniem. I w teorii wszyscy wiemy, że to jest dla nas bardzo ważne, ale w praktyce wciąż za mało firm w Polsce się cyfryzuje. Są dwie warstwy takiej cyfryzacji. Jedna to jest warstwa zakupu nowych technologii. Tu oczywiście można skorzystać z wielu również globalnych organizacji i taką technologię sobie kupić, ale kluczowa rzecz to jest właśnie przeniesienie pracowników do tego świata nowych technologii. I tutaj ogromna świadomość zarządów i ważność wprowadzenia tego w organizacji, ogromna świadomość HR-ów, że pracownikom trzeba na każdym etapie pomóc. Firmy edukacyjne i organizacje pozarządowe bardzo dużo już mają dzisiaj bardzo dobrych programów. Trzeba z nich skorzystać i zbudować kompleksowo taki program dla każdej firmy.
stało już takim truizmem, żeby mówić młodym ludziom, żeby wybierając zawód patrzyli na trendy na rynku pracy. To niekoniecznie jest dobra rada, ponieważ idziemy w takim kierunku, gdzie młody człowiek będzie zmieniał pracę kilkanaście razy w trakcie swojego życia. Biorąc pod uwagę, że te najlepiej opłacane, najbardziej atrakcyjne miejsca pracy zawierają w sobie duży element technologii cyfrowych, chciałabym doradzić młodym ludziom, żeby już teraz zaczęli szeroko patrzeć na to, jak mogą się rozwijać po prostu w zakresie technologii, sztucznej inteligencji, programowania i wszelkich innych aspektów, które są dla nich w jakiś sposób ciekawe, a już niedługo mogą być ich nową pracą.